Witam w kolejnym odcinku serii Hogwarts Legacy. A więc mieliśmy pogadać z tą Sofronią Franklin odnośnie zadania pobocznego, więc zaczniemy. Can I help you? I believe you can. I'm Sofronia, by the way. And I need help from someone who's at least a fifth year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. Brzmi fascynująco. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? Co takiego zrobiła Herodiana Byrne? How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Graphorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. Co takiego stało się z Herodianą Byrne? What ends up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. Dobra. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles, concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. Wieża obrony przed czarną magią, nie czasem? I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Dobra, zobaczmy to zadanie w ogóle, co tu mamy. Sala Herodiany, to jest bez poziomu, to idziemy, co zrobimy. Sofronia wspomniała, że sala znajduje się na dole wieży obrony przed czarną magią. Suppose I should look for that secret hall Sofronia told me about. A nie, to nie będzie obrony przed czarną magią. Tu jest ten, sala zaklęć, ale... Pomyliło mi się. Może jednak? Nie, gdzie to jest? To jest już obok jakby. A? 20 metrów, no to już prawie. I co jestem? Oczywiście Depulso zaczął wyjść. Gdzie to mamy tu? Depulso! I sala stoi przede mną otworem. This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Okej. The Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Revelio. Najpierw zobaczmy, czy coś tu nie jest poukrywane. No nic tu nie ma, idziemy dalej. O, tu coś mi się już podświetliła, jakaś skrzynka. Hej. Generalnie to bym musiał przepchnąć tam i po prostu sobie tam wejść, ale z drugiej strony... Z drugiej strony chciałbym sobie... A to co to robi? Aha. Czy jak przesunę, mogę sobie przywrócić, ja tu gdzie były. No dobra, rozumiem. No jakby to zrobić, no... Mi się nasuwa tylko jedna myśl. Pchnąć to tu... I pod ścianę. Myślę, że do tego, do końca nie jedzie jednak, okej. Okay. Nawet myślałem, że do końca i po skosie będę skakał, ale spoko. Rękawiczki bez palców z brązowej skóry, no nic szczególnego. No to pod tam przepchniemy.
nic nie muszę resetować, sobie wejdziemy normalnie dalej. Proste. O, co jest jakaś nagroda? Opończa Herodiany. A to sobie już ubierzmy może. Takie to będzie tu, nie? Opończa. Tak. Opończa noszona niegdyś przez słynną myślinię Depulso Herodiany, otrzymywana za rozwiązanie wszystkich łamigłówek w sali Herodiany. To już tak łatwo? Ja kurczę, nawet spoko wygląda. Revelio. No dobra, tutaj mamy trochę więcej tego. Ale gdzieś... Tam jest skrzynka, dobra. Ale jest wysoko. Chociaż z jednego bym skoczył. Bo nie wiem, bo to jest w powietrzu. Możliwe, że to będę musiał połączyć ze sobą. Jestem ciekaw, czy Akio też tu działa na to? Nie, no musi działać, bo jak to nie użyję nawet pulso. Okej. Okej. No tu mam większą zagwozdkę trochę, syn. Czekajcie, tak. Bo później będzie tu. Ale już dalej tego nie przepchnę. Okej. Generalnie musiałbym to jakoś ustawić tu, na tej środku, nie? Ale to idzie całościowo, tak od brzegu do brzegu. Czyli jak to przyciągnę, o ile działa przyciąganie, to mi się nałoży z tym. I wtedy pchnięcie tego z powrotem, no nic mi nie da, szczerze mówiąc. Tę stronę też nic, nawet zablokuję sobie to chyba, chociaż... A tutaj, jak tu dosunę, tu to mi się później zablokuje o to. Kurde, zagwozdkę mam trochę. To jakoś osobno, ale... Ale jak? Jakby to ustawić? Tu musi wejść... No dobra, tutaj przynajmniej musi być, na tym rzędzie. Okej, wszystko wiem. O coś musiałbym to zaprzeć, żeby to nie doszło do końca. Pewno tu mógłbym, ale... Jak teraz je pociągnę... Później pchnę do tyłu, odpada. Jakbym pociągnął i pchnął do tyłu, ale bez tego... Czekajcie. Muszę sobie to wykalkulować trochę. No i to jest ciekawe. No, popróbujmy, zobaczmy. Z tym najpierw... Zawsze można przywrócić, nie? Do poprzedniego stanu. Nie wiem, czy akurat dobrze zrobiłem, ale spróbujmy. To depuls. Ej, kurde. To, okej. I czekajcie. Aha, zabiłem się. Dlatego tak jakby reset. To we mnie wciągło. Nie, dobra, to jednak nie działa tak. Nie mogę tego samego przesunąć, czekajcie. Okej. Próbujemy to inaczej trochę rozegrać jednak. Bo stwierdzam, iż tak może być lepiej. Na pewno jest sposób, żeby tam to zrobić. Pomyśleć muszę trochę. To wyciągnij to. To niech idzie tu. Okej.
Jak to zrobić teraz? Płynąć do przodu z tym, żeby było. Ale wtedy jak posunę na bok, to się tu dotąd dojdzie. Do przodu nie będę już tego mógł dalej dać. Kurde, próbować trzeba. Po prostu trzeba próbować. Ja chyba wiem jak. No dobra, spróbuję, ale... Nie chcę. Czemu w tą stronę poleciało z Akio? Cholera jasna. Teraz. Nie tak w ogóle ma lecieć, ale... Leci po swojemu. No dobra, ja bym to zresetował. No i tak miało być. Ale jak to ustawić, żeby to było tak, ma być? Okej. Okay. To przepchnąć tu, nie? Zawsze się będzie gdzieś blokować to moje gówno. Tu, nie? Co zrobić? Zróbmy tak. Teraz próbuję samym tym manewrować. Depulso. Pomylił. To jest skomplikowane to jest. No co mi się. Do końca też nie. A dobra, jakbym dał to. Tu, tu. O, dobra, już bawię. Okej. Akio. O, tak. Jeszcze raz Akio. Tak. Tak. Drugą teraz stronę. Tak. To się zaprze. To mi wystarczy, jestem ciekaw, żeby tu wejść. Starczy, idealnie. Tak myślałem, ale... Kurde... Coś jednak... A ja się nie zabiję stąd teraz? No skacz. Żyjesz, dobrze. Tak jednak trzeba było to zrobić. Tak czułem, że to osobno, to byłoby za proste, jakbym od razu wjeżdżał w tym w jedno w drugie. Nie, nie, tak to nie działa. Ubiór herodiany, zaraz zobaczymy. Jeszcze jedno zostało. Okej, okay, ubiór, gdzie będzie ubiór? Tutaj. Zaraz zobaczymy, gdzie to jest. To jest w innych? Gdzie to cholera jest? Tu. Strój niegdyś noszony przez słynną Herodiana, otrzymany za rozwiązywanie wszystkich łamigłówek sali Herodiany. No to była trochę łamigłówka. Tak w tej pierwszej była naprawdę prosta, no to teraz to... Troszkę było, trzeba pokombinować. A tutaj? Zobaczmy tutaj. Tam jest skrzynka, dobra. Czyli to by trzeba podjechać tu. A mamy tylko te dwa, tak? Nic się nie łączy tu. Okej, okay, teraz pomyślmy. Jakbym to pchnął pod ścianę, później pod tamten blok, wyciągnął, to wejdzie mi pomiędzy te dwa bloki i już jest dupa. Tak powiem. I już jest dupa. To musiałoby się... Czekajcie, zaprzeć o ten blok, o ten przede mną.
Czyli musiałoby iść pod przeciwną ścianę. Dobra, wiem. To mi się wydaje, że będzie łatwiejsze niż poprzednie. Wiem, może ciężej będzie się tam dostać, żeby to przesunąć, ale zobaczymy. Zepulso i teraz Akio. I Akio. I Akio. Widzicie? I teraz depulso. No i się zresetuje to najwyżej później, żeby się przedostać na drugą stronę. Trzeba reset zrobić. No dobra. To teraz jest sprawa troszkę skomplikowana bardziej. Inaczej. Zejdź. Akio. Depulso. Depulso. Mamy to po tej stronie. Akio. Da, mamy to tu i musimy sobie przeskoczyć teraz elegancko. Dobra, i teraz to by trzeba zresetować. I teraz tak. No, dwa razy Akio, myślę. Akio. I Akio. I mamy to. Kolego mi tu nie spadnie czasem. Kaszkiet Herodiany. Dobra, zobaczmy. Kaszkiet Herodiany. Gdzie to jest? To jest to. Kaszkiet, niegdyś noszony przez słynną Herodianę, otrzymany za rozwiązanie wszystkich łamień główek w sali Herodiany. Trochę śmiesznie z tym wygląda, ale okej. No wonder Sophronia wants to see this. To wszystko? Do... Tak wygląda. Dobra, wychodzimy. Najzabawniejsze jest to, że wyjdę w tym samym miejscu pewnie. Może przeszedłem wzdłuż salę, to i tak wyjdę tam, gdzie wszedłem. Dobra, idziemy do tej Sophronii. Pani Sophronio. Gdzież pani jest? No halo, halo, ale jej nie ma. Może za dnia muszę ten przemedytować. Może być tak. Czekaj. Może tak być, że tu za dnia tylko nas. Halo, halo. Gdzie moje zadanie? Wróć do Sophronii. Gdzie ta... Tu jest. Co mnie nie prowadzi do niej? Sophronia. I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. Mam na sobie. May I see it? Of course. Chodź, podziwię. Behold. Mogę cię sprzedać. You look as majestic as Herodiana herself. The greatest Depulso master of all time. Tu mam w damskim stroju chodzić. You're my second favorite hero. Nie wygląda damsko, poza tym kapelusikiem może. Dobra. Idziemy. A, nie oznaczyłem. Oczywiście trzeba oznaczyć kolejne zadanie. No to bym zrobił. Znaczy, też mamy, ale. To już zacząłem poniekąd. Muszę porozmawiać ze Smykiem o wyprawie w poszukiwaniu magicznych zwierząt i ratowaniu ich za pomocą Capsakwy. No to robimy. Nie wiem czy całe, ale zobaczymy. Ta sala Herodiany
Troszkę mi zajęło mi czasu. Dobra, idziemy tu. A jeszcze chwila, Smyk, zanim do ciebie pójdę. Dobrze, wyposażenie. Mamy do zbadania rzeczy. Muszę iść zbadać. To proszę poczekać. Identyfikuj. O, mam maska zlepsza i opończa celtycka. Dobra, to zaraz sobie ogarniemy. Nie wygląd. Najpierw trzeba założyć. Która była lepsza? Ta jest lepsza. Zwiększa obrażenie zadawane przez Petrificus Totalus. Okej, to wygląda spoko. Znaczy nie wygląda spoko, trzeba to zamienić. No dobra, dalej. I coś jeszcze było. Opończa celdycka, tak? Tytuł. Zwiększa obrażenie od czarów, gdy działa zaklęcie Kameleona. Okej, może być dobrze. A ta obok, jak to wygląda? To jest ciekawie. To jest spoko. Dobra, miejmy to. Cześć, Smyk, jeszcze trzeba pospierać liście malwy. Bo to się bardzo przydaje. Tentakule. To. I tu jeszcze pominąłem coś. Okej. Dobra, prowadź kolego. Dobra. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Dobra, to robimy wycieczkę. Gdzie mnie prowadzisz? That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. No dobra. Mamy jakieś zwierzęta. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Dobra, czyli ta psakwa, zaraz, najpierw trzeba ją wyposażyć, może tu, ja. Albo tu, gdzie te od transmutacji mam, tak będzie, dobra. No chodź, Pufek, ty jesteś facet? Może parkę se złapię, chodź no, kolego, to jak to zrobić, dobra. No, you don't. Nie da się. A jakbym jakiś aresto momentum na nie machnął. Arresto momentum. I teraz. No i tyle. Tylko faceta złapałem, a jeszcze by mi się do pary przydała kobieta. O, chodź no. A małe obiekty dobrze działa, ale z tą momentum. Professor Howard will never believe this. Dobra, mamy pupka. Pogadajmy z nim. I managed to rescue a puffskin. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you.
Now, not all beasts will be as simple to rescue as a Pufskeen. Deke suggests you next find a beast that can fly. A Jobbernoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. No dobra. Miotełka i lecimy. Gdzie to? Czekaj. Albo nie miotełka. Idziemy z buta. Nie można na wygodnego wszędzie. Daleko nie jest. A po drodze może tych kłusowników spotkam, a na miotełce ich pominę. Dałoby się komuś dupę złoić w tym odcinku. Abandoned long ago, no doubt. A tu nie ma na pewno nikogo. To? A, tu mi każe iść. Dobra, bo się rozpędziłem. O, i sam słyszysz ich. A może zrobimy to inaczej? Chodźcie, koleś. Gdzie wy tam... Tu mnie nie zadziałało. Beasts were made to be skinned Practicus Totalus. Perfekcyjnie. It's shameful what you've done to helpless beasts. Perfekcyjnie. Tak naraz. Tak jeszcze nie. Co wy tu macie ciekawego? Dajcie wszystko co macie. Gdzie jeszcze? O, tu jeszcze jest. Dobra, to jeszcze wyżej chyba czegoś. Zejdziemy. Leciał tam. Od dzisiaj jesteś kurczakiem. Dobra, jest, czeka na mnie. No, smyku, co mamy? Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The Jobbernolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Ale z tą momentum. Co jeśli nie znajdę żadnych zwierząt? What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment and they should return. Jakie wskazówki dotyczące ratowania nieuchwytnych zwierząt? Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Jak to było pracować dla kłusownika? Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income.
to be used for potion ingredients and labor, and... Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. No dobra, spróbujmy złapać. Then I shall go and rescue a Jobbernaut. Good luck. Deke will be waiting. Wiosa. Ja nie ufam temu zaklęciu aż tak. Mamy sobie memortka, tak? I użyjmy to Lewioso. Lewioso! Kurka. Dobra, a teraz dla porównania użyjemy sobie Aresto Momentum. Czekajcie, bo parkę chciałem. To była kobieta, nie? Ty... Samica w sumie powinien powiedzieć. Samica, ale czekajcie, kurde. Gdzie on tu poleciał? Go nie widzę. Nie lataj nade mną, tu lata jakiś coś. O, czekajcie. Tu. Cholera, zatrzymałem go za drzewem. Ale widzicie, stoi w miejscu. Dobra, ruszył jednak. A Glacius? A nie, na tego. To jest... Dowodnik, chodź. Nie, to... Cholera. Przeszkadzało mi to drzewo. Ten nie. Bo głupie jest z nimi. Nie, czekajcie, muszę na, ten, na automacie zdać. O, to jest nawet lepsze, jakby podnos ci da. Dobra, Glacius i na to Aresto Momentum będę miał. Ten nie. Mam męskiego osobnika. No chodź tu jakiś. Co tu nie ma już? Aresto Momentum. Nie wiem, czy to dobry. To jest ten? Glacius. Chodź tu. Męski? Cholera wie. Mam nadzieję. Dobra, idę do niego. I rescued a Jobbernaut. Deke hopes your Jobbernaut finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Tak, pewno będzie to robił przytulnie niż na drzewie, ale just dobra. One that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Dobra. Daleko to? O, tuż obok. Dobra, idziemy. Jeszcze Lunabale złapiemy. Lunabala. No, tu mam znacznik. Odblokujemy go jeszcze. Nim z nim zagadam. Legowisko Lunabali. O, ciekawe. Dobra, pogadam z nim. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Jak znalazłeś się w Hogwarcie? How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. Dobra. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Czyli muszę poczekać, dobra. Oko. Deke. No nie, co? Dobra, wiem. Wiem, Dick, co mam zrobić. Tak mam zrobić. Okej, okay, wszystko w temacie. Revelio.
Arrest the momentum. Lubisz sobie być złapany? Bo cię właśnie łapie. O, to jest na 3 te. Jeszcze raz, chodź, chodź. To był żeński osobnik bodajże. Ale łaciata jak krowa. Revelio. Tu jeszcze jesteście, chodźcie, chodźcie, czekajcie. O, czekaj, a ten jest taką gwiazdkę ma? Czekajcie, czekaj. Arresto momentum. Nie, ty. O ja, gdzie jest ten z gwiazdką? To jest jakiś lepciejszy. Kogo? O, ty. Mam tego z gwiazdką chyba. Settle yourself. I mean you no harm. Dobra, mam nadzieję, że to on. Dobra, póki co. Myk. It was a bit trickier than the others, but I have a mooncalf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the mooncalves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. You'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. No, zrobimy chleb, spokój, życzeń teraz. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Dobra. Wróć do pokoju życzeń. A sobie wrócimy, no. Idę z buta. Może po drodze coś ciekawego się znajdzie. No, to jest to drzewo, ale fajnie, coś tam się świeci na nim. Też jakie ciekawe drzewko, sobie tak z tym urywiskiem stoi. Tam jest pozapalane, lampki ma? No, mortki sobie imprezę robią? Dobra, otwierać Hogwart przede mną. Ja pierdzielę, on mnie zawsze tak konia prowadzi tu naokoło tych drzwi frontowych, nie wiem czemu. Revelio. Nie ma. Już badałem tyle razy, że to chyba nic nie ma. Zdałoby się ten księżyc ze mimoza znaleźć, póki jest noc. Oko by było, ale chyba wszędzie sprawdzałem. No nic nie widać. Aj, wczytuj. Revelio. Ja to raczej w takich mniejszych pomieszczeniach mi się wydaje, że będzie. Podejrzewam, że nie znajdę. To jest najczęściej odwiedzana przeze mnie klatka sodowa po gwarcie chyba. Dobra, wbijamy. Deke hasn't seen this many. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. No, dobra, pokaż ten dom. But
not enough room to let them out raczej. Here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Aś ty domyślny. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Dobra, skup się. Wybiegnij, rób. O. What exactly did you think of? O szklarni? Heavens! You've done it! Nie, co się udało, ale dobra. No właśnie. Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Drzwi do Narni. Jestem w Narni. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Dobra, wypuśćmy. A może, nie wiem, czytałem o nich. Pufki to zaokrąglone, puszyste zwierzęta są tak miękkie, że chce się je przytulać, a jednocześnie na tyle twarde, że można nimi rzucać. Zjadają praktycznie wszystko, ale ich ulubionym pokarmem są smarki. Często są trzymane w domach rodzin czarodziejów, ponieważ nie wymagają szczególnej opieki. Dobra. A nie mogę tego dodać? Aha, bo... Nie, czekajcie, jak to jest. Memortek. Memortek to mały ptak z niebieskimi cętkami, który nie wydaje żadnych dźwięków aż do chwili własnej śmierci. Ilunabala to małe zwierzę przypominające ciele o ogromnych oczach i nieśmiałej osobowości. Gdy światło w pełni księżyca spotyka się z ziemią, lunabale zaczynają tańczyć. A, czyli po jednym miałem wybrać. Aha, no bo to jest tak... Zekranizowane to wyjście, fajnie. Dobra. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Dobra. Ja sobie bym ogólnie jeszcze wypuścił pozostałe... No co? No dobra, mogę sobie klikać, bo tu coś wyskoczyło. O, pozostałe bym też wypuścił. Tam są wszystkie. Dobra, bym to sobie zostawił na kolejny odcinek, bo to zadanie nie, ani myśli się skończyć, a jeszcze sobie tu obejdziemy to. Są jakieś płotki, nie płotki, sobie by zwiedziłbym to. Także póki to wszystko, w kolejnym odcinku będziemy dokończyć to zadanie, bo jest nieco długie. Także trzymajcie się, do zobaczenia, hej!